to już 9. edycja. Ja nazywam się Mateusz Prus, a obok mnie jest Marta Czerwińska z Fundacji Nauka dla Środowiska. Tak jak powiedziałem, to już 9. edycja i po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Koszalina, gości, turystów na koncerty. Ideą festiwalu jest pokazywanie projektów muzycznych, zespołów muzycznych, które nie są w głównym nurcie muzycznym, które nie są wielkimi gwiazdami, sławami, a które dopiero gdzieś są debiutujące, są na początku swojej drogi. Ważnym chyba aspektem jest to, że ten festiwal jest od początku robiony przez osoby, które nie są jakimiś profesjonalistami, to znaczy są profesjonalistami w robieniu festiwalu, ale nie są zawodowo związani z kulturą, po prostu robią to z pasji, z miłości do kultury, z miłości do Koszalina, z miłości do muzyki. Robimy to w wolnym czasie, jako wolontariusze, każdy z nas ma swoją pracę, swoje obowiązki, więc to jest bardzo ciekawe, myślę, w tym wszystkim, że to jest takie działanie oddolne, działanie bardzo obywatelskie. I w tym roku zaprosiliśmy, jak zawsze, zespoły z pogranicza wielu stylów muzycznych. Jest to hip-hop, jest to funk, jest to soul i od początku właśnie takie rytmy są prezentowane. Co jest także ważne i ciekawe, to na pewno miejsca koncertów, bo chcemy też być tutaj w tym względzie nowatorscy i nie robić koncertów w miejscach oczywistych, a w miejscach właśnie nieoczywistych, które się nie kojarzą z koncertami, w których nie często są organizowane koncerty. I wybraliśmy takie miejsca. To jest Politechnika Koszalińska i to akurat jest pomysł, który się powtarza. W zeszłym roku tam debiutowaliśmy z naszym festiwalem. Ta przestrzeń przy ulicy Śniadeckich między budynkami Politechniki sprawdziła się świetnie. Współpraca z Politechniką trwa i tam zaczynamy już w najbliższą sobotę, 14 sierpnia. Zagra zespół Błoto oraz zespół Klawo. Jeden i drugi to przedstawiciel młodej sceny, takiej około jazzowej, ale takiego jazzu bardzo nowoczesnego z elementami hip-hopu, soulu, więc to na pewno nie będzie bardzo klasyczne, spokojne granie, to będzie takie granie z pazurem. I to jest, jak wspomniałem, na Politechnice. Kolejne dwa miejsca to miejsca już zupełnie nowe. I 21 sierpnia, czyli w kolejną sobotę, spotykamy się w Archiwum Państwowym, dokładnie na dziedzińcu Archiwum. Tam zagrają dwa zespoły, zespół Tragarze i zespół Szpilersi. Oba zespoły chyba mają najbliżej do hip-hopu, ale grają na żywych instrumentach bardzo tanecznie, bardzo tak skocznie do zabawy. Będzie na pewno więc dużo tego dobrego vibe'u. I tutaj należy dodać, że ten koncert jest jakby jedną ze składowych obchodów jubileuszu Archiwum Państwowego w Koszalinie i bardzo miło, że w tym jubileuszu także uczestniczymy. Także tego dnia będzie oficjalne otwarcie wystawy plenerowej, która opowiada o historii koszalińskiego rocka. Ta wystawa zawiśnie na murze okalającym archiwum i ten wernisaż, to odsłonięcie odbędzie się właśnie w tym samym czasie, kiedy nasz koncert. I kolejny weekend, bo te koncerty odbywają się w tygodniowych jakby przestrzeniach czasowych, to będzie niedziela, 29 sierpnia i to będzie dach Centrum Handlowego Forum Koszalin. To wydaje mi się, że bardzo oryginalne miejsce. Tam wystąpi zespół Lua Preta. To jest duet polsko-angolański.
Mental Cat, DJ Mental Cat jest producentem w tym zespole, jest odpowiedzialny za muzykę, jest to muzyka elektroniczna. Natomiast wokalistką jest Miss Jaya, to jest dziewczyna właśnie z Afryki, z Angolii, więc wprowadza ten element taki trochę folkowy, etno z Afryki, więc bardzo, bardzo ciekawa propozycja właśnie w tym bardzo ciekawym miejscu, bo to będzie wieczór, zachód słońca na dachu. Postaramy się stworzyć bardzo ciekawy klimat i też pokazać, że nie tylko to jest przestrzeń dla samochodów do takiego komercyjnego spędzania czasu, ale można tam również tworzyć kulturę nawet w takich przestrzeniach jak galeria handlowa. I kończymy 4 września w Filharmonii. To jest powrót, bo w Filharmonii byliśmy przez kilka lat, nie byliśmy z powodu pandemii w zeszłym roku, ale wracamy i tam odbędą się 2 koncerty. To jest Danilo Vinarikov Ensemble, jest to zespół z Ukrainy i o tym pewnie powie więcej Marta, ale to jest tak, że ten koncert, poza tym, że oczywiście zapraszamy wszystkich fanów dobrej muzyki, to zapraszamy także mniejszości narodowe, które mieszkają w Koszalinie. Wiem, że jest wielu, między innymi Ukraińców, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj pracują i pewnie nie mają zbyt wielu propozycji kulturalnych dla siebie, więc tutaj przyjedzie zespół z ich kraju, więc myślę, że to może być dla nich też miłe po prostu i ciekawe. Natomiast sama muzyka jest na bardzo wysokim poziomie. Dla mnie to jeden z najlepszych składów współczesnego jazzu z Ukrainy. I na koniec ONE Quintet. To jest 5 niezwykle zdolnych młodych dziewczyn, bo tak jak już wielokrotnie wspominałem w różnych wywiadach, muzyka jazzowa jest bardzo zdominowana przez facetów, przez mężczyzn w Polsce. Więc szukaliśmy takiego zespołu, który trochę przełamie ten stereotyp i właśnie dziewczyny go łamią, bo grają znakomicie. Zresztą były teraz nominowane do Fryderyka za swoją ostatnią płytę. Jest to zespół, który gra znakomicie i jest nową siłą taką napędową polskiego jazzu. Bilety są na pewno w atrakcyjnych cenach, bo w ostatnim czasie generalnie kultura, koncerty, no wzrosły ceny. Natomiast my zrobiliśmy wszystko, żeby je utrzymać na bardzo symbolicznym poziomie. Zapraszamy wszystkich. Myślę, że wszyscy, którzy szukają takich brzmień, trochę innych, mniej oczywistych, takich, które nie lecą w komercyjnych stacjach radiowych, którzy mają otwarte głowy, którzy są na bieżąco, czy chcą być na bieżąco z trendami muzycznymi, którzy odkrywają nowe talenty, to naprawdę byliby zadowoleni, będą zadowoleni przychodząc na nasze koncerty. No bo już niejednokrotnie pokazaliśmy, że zespoły, które u nas grają, za rok, dwa, trzy stają się wielkimi gwiazdami. Good Vibe po raz 9. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Fundacja Nauka dla Środowiska w całym przedsięwzięciu jest pewnego rodzaju mostem. Mostem, który łączy ludzi, łączy instytucje, łączy idee i realizację tej idei. Razem łączymy, jesteśmy takim mostem z miastem Koszalin, województwem zachodniopomorskim, z Politechniką Koszalińską, z Archiwum Państwowym oraz firmami, które działają tutaj lokalnie. Fundacji zamiarem jest to, żeby właśnie pomysły, inicjatywy, które wychodzą bezpośrednio od ludzi, mogły się urzeczywistnić. I Good Vibe Festival jest takim przedsięwzięciem realizowanym oddolnie,
ale przy użyciu lokalnych zasobów. I jakby to byłoby niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie naprawdę sporej grupy osób, instytucji i firm, za co serdecznie dziękujemy, bo ten festiwal jest Państwa dziełem. I dziękujemy za to. I chcielibyśmy przypomnieć, że jest to 9. edycja, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, każdego z osobna. Czy są to mieszkańcy, którzy mieszkają tutaj od dziecka, ale również mieszkańcy, którzy może tutaj pojawili się niedawno, na przykład są z innych krajów. I to jest właśnie miejsce, również pomost dla wszystkich tych, którzy chcą uczestniczyć w kulturze aktywnie. I Good Vibe Festival nie tylko gatunkami muzycznymi jest nowatorski i łączący, ale również udział w nim jest możliwy dla każdego. Więc serdecznie każdego zapraszamy do udziału w festiwalu, który będzie ostatnim festiwalem przed jubileuszem, ponieważ w przyszłym roku jest 10. edycja, na którą również już dzisiaj zapraszamy.